Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu De Gringolada, a jest ze mną niezmiennie Daniel Boliński. Dzień dobry, witajcie, cześć. Ja nazywam się Sebastian Ubik i możemy, myślę, zaczynać. A w tym tygodniu mamy dla was oczywiście porcję najciekawszych newsów z zeszłego tygodnia. I co bardzo ważne, troszeczkę zmieniliśmy formułę, tak jak wspominaliśmy wam już w ubiegłym odcinku. Nie nagrywamy naszych podcastów live, dlatego że doszliśmy do wniosku, że lepiej jak rozmawiamy sobie bez live'a, nie rozkojarzamy się, nie rozpraszamy, skupieni jesteśmy na rozmowie i jest zwyczajnie inaczej ta rozmowa wygląda. Natomiast... ja zwalę na słuchaczy i czytelników, jak po prostu nas nie rozpraszać. No, dokładnie. No i w każdym razie live'y zostają, więc zapraszamy was serdecznie na godzinę 21 w niedzielę, gdzie rozmawiamy sobie absolutnie luźno na jeden domyślny temat przewodni. Natomiast podcasty dalej obowiązują, nagrywamy je bardziej na bieżąco. Skupiamy się tylko na nich i najpóźniej będą pojawiać się one w poniedziałki. Zmieniamy też trochę sposób podejścia do newsów i nie będziemy was męczyć jakimiś newsami, które są dość mocno hermetyczne, tylko w myśl i ideę powstania De Gringolady będziemy skupiać się na tych takich bardzo high-levelowych, jak to pięknie mówią, lekko strawnych i przyjemnych, a to wszystko przeplatać będziemy oczywiście wywiadami z ciekawymi osobami. I mało tego, mam nadzieję, że to się uda. Będziemy mieli dla was kogoś najpewniej specjalnego, naprawdę kogoś specjalnego. Czekamy na potwierdzenie, czy ta osoba będzie mogła się u nas pojawić. Jak się pojawi, to myślę, że powstanie nam po prostu saga wielogodzinnej rozmowy podzielonej na części. To naprawdę będzie wielkie coś. Póki co przedstawiciele tej instytucji nas prześwietlają, więc czy nadajemy się, czy jesteśmy godni? Mam nadzieję, że jesteśmy godni, ale zostawmy to i przejdźmy sobie do dzisiejszych newsów. Ja myślę, że zacznę dość na smutno, co w zasadzie chyba na De Gringoladzie się nie zdarza. Powiem wam szczerze, że zostałem bardzo mocno poturbowany jednym materiałem. Pewnie wiecie i znacie doskonale te nagrody, które nazywają się WordPress Photo, przyznawane raz w roku, właśnie w kwietniu. 18 kwietnia poznaliśmy laureatów, czy też zwycięzców konkursu. No i Daniel, zapytam cię może tak od razu na wprost, czy widziałeś główne zdjęcie, które zdobyło nagrodę? No i chciałem zapytać cię, jakie masz odczucia, wrażenia, jakie oceniasz? Jak oceniasz ten wybór? Wiesz co, mówisz o tym głównym zdjęciu, to tak. Chyba to z Mariupola, tak? Nie, główne to zdjęcie to jest z Gazy. A, z Gazy. Wiesz co, to zdjęcie mniej, wiesz, ale to tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, chyba wiąże się z tym, że no nie mam dzieci, gdzieś to tak bardzo nie robi na mnie wrażenia, jak na pewnie rodzicach. Powiedzmy tu tylko dla osób, które nie widziały, że to zdjęcie, w którym matka trzyma zmarłe dziecko w takim całunie, no gdzieś w szpitalu, w tych warunkach polowych, wiadomo, że nie ma takich warunków, żeby można było z godnością i szacunkiem pochować zwłoki. No i to faktycznie chwyta za serce, ale chyba tym razem znowu, albo może przez to, że ostatnio zbyt dużo takich filmów oglądam, to też wojenny klimat, ale z innej strony Ukraina i zdjęcia. Nie pamiętam dokładnie, jak nazywała się laureatka tego Julia. Nie wiem, czy może Koczebowa do potwierdzenia. Tak, tak. I zdjęcie. To zdjęcie musieliście widzieć, bo ono było bardzo popularne. To było zdjęcie z Mariupola, zbombardowanego, gdzie na noszach wywożona przez żołnierzy i sanitariuszy jest kobieta w ciąży, takiej zaawansowanej. Tylko, Dancio, to jest nagroda z zeszłego roku, zdaje się, wiesz, jak prześledziłem. To jest zdjęcie 2023. Rzekujesz. No, bo szukałem tego zdjęcia aktualnych i ono jest z ubiegłego roku. Ale facepalm. Ale chyba ta sama osoba wygrała w kategorii, nie pamiętam, chyba story, gdzie jest też zdjęcie żołnierza, który przechodzi przez
nie wiem, jakiś krzew, który jest w żółto. No właśnie to zdjęcie to w ogóle dla mnie było jakieś takie nieczytelne, bo nie wiedziałem, co się na nim robi. Tam się flaga Ukrainy po prostu pojawiła z kwiatków przypadkiem, nie? To chodziło o ten efekt. Natomiast ja a no powiem, to moja wtopa i moje fopa, wiesz? Nie, w porządku. Ja z kolei, kurczek, pisałem newsa na stałkę, stałka.pl, przypominam, nasz fotograficzny serwis. Mam nadzieję jakości premium. Jak pisałem ten materiał, to kurczę, zapoznałem się z całą historią tego zdjęcia, jak ono powstało, kogo ono przedstawia i na zdjęciu widzimy Palestynkę Inas Abu Mamar, która w rozpaczy, no właściwie ciężkiej rozpaczy, przytula ciało pięcioletniej siostrzenicy, która nazywała się Sali, która zginęła w wyniku bombardowania przez wojsko izraelskie. Po prostu gazy, ich dom oberwał, więc cała rodzina, w zasadzie jej matka i siostra zmarły, ona zresztą też, no i widać tutaj naprawdę ogromne cierpienie i ból. Kurczę, no mnie to tak pokopało, ja jestem chyba niewrażliwy na takie rzeczy, co do zasady, ale to zdjęcie po prostu dokumentnie mnie zniszczyło psychikę, nie? Naprawdę cały czas jak na nie patrzę, to aż mnie po prostu ściska za gardło, jak bardzo wielkie emocje się w tym zdjęciu kryją, no coś niesamowitego. Autorem tego zdjęcia jest Mohamed Salem, korespondent, pracownik agencji Reuters, który właśnie na przestrzeni chyba ostatnich 20 lat relacjonuje fotograficznie konflikt na linii Izrael z Palestyną. No i zdobył też już sporo prestiżowych nagród. No ale to zdjęcie naprawdę ma niesamowity ładunek i kurczę, no podejrzewam, że przez to, że jestem rodzicem, to jest we mnie więcej wrażliwości właśnie na ból dzieci i ich cierpienie. No coś potwornego, naprawdę coś potwornego. Nie dziwię się, że takie zdjęcie technicznie wygrało konkurs, no bo wzbudza naprawdę ogrom emocji. Ale to nie wszystkie atrakcje, bo jest też doskonałe zdjęcie, które wygrało w kategorii Fotostory, gdzie mamy głównego... Głównym bohaterem jest... Nie, to jest głównym bohaterem jest... To jest pan, który się nazywa Dada Paul, który przygotowuje się ze swoją wnuczką do wyjścia do kościoła i cierpi na demencję. Jest cała historia przedstawiona, która pokazuje, objaśnia. Mówi też o tym, jak demencja na Madagaskarze jest traktowana. Ogólnie, kurczę, no strasznie to ryje banie, jak to się czyta, to co stoi za tym zdjęciem. Generalnie naprawdę jest na czym oko zawiesić i tak trochę uderzyliśmy w mocniejsze nuty, ale bardzo serdecznie Was zachęcam do zapoznania się, bo uważam, że tegoroczne zdjęcia są zdecydowanie wyjątkowe, szczególnie te, które wygrało główną nagrodę. No coś pięknego w swoim koszmarze, myślę, jeśli chodzi o... Znaczy, inaczej, to jest takie zdjęcie życia chyba, nie? Jak robisz, które... Albo raczej nawet śmierci, wiesz? Tak, no to jest cały sarkazm, że to jest twoje zdjęcie życia, które prezentuje śmierć, nie? Wiesz co, nie wiem, ale powiem... Skończył się teraz, zasadniczo pojawił się na Amazonie serial Fallout, no nie? To powiem ci, że mało w życiu gry mnie nauczyły, ale jest coś, co pamiętam właśnie z Fallouta, wiesz? War never change. Wojna nigdy się nie zmienia, wiesz? I to, co pokazują zdjęcia WordPress Photo, to zasadniczo jak popatrzysz tak na przestrzeni dziejów, to zawsze tematem gdzieś głównym jest wojna i ten ból, który wylewa się na świecie. No to jest, wiesz, z jednej strony działamy w takiej bańce technologicznej, gdzie piszemy o technologii, o fajnych gadżetach, które na co dzień ułatwiają na życie i poprawiają komfort tego życia, a z drugiej strony dzięki takim konkursom, takim zdjęciom człowiek przypomina sobie, wiesz, co tak naprawdę tak jest ważne, no nie? Tak, dokładnie. Ja Was odsyłam do stałki. Link macie w opisie. Zobaczcie sobie to zdjęcie, jest niesamowite. I myślę, że odejdziemy sobie od tego ponurego tematu, przejdziemy sobie dalej. W duchu degrengolady. Ciężko będzie po takim ładunku, ale spróbujemy. I Daniel nam opowie o Boring Phone, który zrobiła marka Heineken.
Tak, tak. No, powiem ci, że wiesz co, po takim wstępie, to ja nie wiem, czy ja będę w stanie, wiesz? No tak, mogliśmy zostawić sobie to na koniec, to prawda. Tak, wtedy bym się po prostu rozłączył, nikt by o tym nie wiedział. Wracając do tematu, to jest temat telefonu, który ponoć miał być nudny, a tak naprawdę jest mega ciekawy. Jest mega ciekawy dlatego, że to jest projekt telefonu, który zainicjował Heineken, producent piwa, ale nie sam, bo z firmą Human Mobile Device. Nie wiem, czy kojarzycie taką markę HMD. Przed chwilą rozwinąłem skrót właśnie tej marki. To jest firma, która stała za telefonami marki Nokia. Co więcej, ta marka zdaje się, że produkowała też przez jakiś czas smartfony Raspberry, tylko te już po powrocie marki na rynek produkowała też telefon Palm, który okazał się Palm Pixie chyba. W każdym razie ten telefon też był chyba niewypałem. Nokia to jedyna firma, gdzie udało się HMD chyba osiągnąć sukces pod tym względem. Nokia już zasadniczo nie będzie występowało jako producent telefonów. Teraz będziemy mówili Human Mobile Device. Tak ona się będzie nazywała. Marka wraca do swoich korzeni, do swoich właścicieli w Finlandii, ale tymczasem Boring Phone to właśnie to telefon, który został stworzony przez Heinekena i tą markę razem. Dodatkowo wtórowała tutaj i pomagała przy jego projekcie firma Bodega. Bodega to jest taka streetwearowa marka, która pewnie wiele osób kojarzy. No i tutaj trzeba przyznać, że projekt tego telefonu jest niesamowity. Półprzeźroczysta obudowa. Charakterystyczna zieleń. Charakterystyczna zieleń, która gdzieś tam kojarzy się z Heinekenem, chociaż i z Nokią. Dodatkowo to jest tak zwany dumb phone, czyli nie smartfon, nie duży ekran dotykowy, a telefon z klapką, klawiaturą numeryczną. Seniorzy go sobie ukochają na pewno. Tak, ale powiem ci, że on tak fantastycznie wygląda, że sam bym sobie go kupił i pewnie bym to zrobił, gdyby nie fakt, że telefon będzie rozdawany w ramach kampanii Heinekena w Wielkiej Brytanii. No niestety pewnie przez to nie uda się go zdobyć, albo będzie wielkim rarytasem, rodzynkiem. Wkrótce na twoim Amazonie. No niestety, ale domyślisz się, jak to wygląda w dzisiejszym świecie. Skalperzy jak siądą na temacie, no to wiesz, to będzie w setkach dolarów kosztowało. No wygląda przeobłędnie. Ja mam jeszcze jakąś taką straszną manię na punkcie właśnie urządzeń o półprzeźroczystej obudowie. Nie tylko tym, ale ja dodam tylko, że co jest niesamowite, bateria pozwoli na aż tydzień czuwania i do 20 godzin rozmów, co w przypadku naszych super, super mądrych telefonów, smartfonów nie jest oczywiste. I kurczę, powiem ci szczerze, że podoba mi się. W sensie naprawdę widać, że jest fajnie przemyślany, zaprojektowany i ja nawet zrobiłbym eksperyment i odważył się przez tydzień korzystać tylko z takiego telefonu. Myślę, że nagle odzyskałbym sporo czasu z życia. No takie i mam wrażenie. Wiesz co, i właśnie tu jest clue tego projektu, bo to nie jest tylko reklama piwa, jakiejś firmy produkującej ciuchy. To jest też projekt, który ma zwrócić uwagę na jeden z problemów, który jest w dzisiejszym świecie. To znaczy badania wykazały, że 90% osób przyznaje się do nawykowego scrollowania podczas wieczornych wyjść. Heineken, Bodega i HMD tym telefonem próbuje nas odzwyczaić właśnie od tego. Chcę, żebyśmy się skupili na wyjściu, na naszych znajomych, na przeżywanych chwilach, na radości, przyjemnym towarzystwie. No i tak to zostawmy, przejdźmy sobie dalej, a przejdziemy sobie do tematu sztucznej inteligencji. Mianowicie w naszym serwisie Sly, który pewnie kojarzycie, o sztucznej inteligencji. Marcin Ponton Gontarski napisał fajny artykuł odnośnie jednego z użytkowników, który postanowił sprawdzić, co sztuczna inteligencja sądzi o
właścicielach poszczególnych marek aut. No i tutaj wnioski są dość interesujące. Ja jako właściciel marki Ford, zresztą to jest mój drugi Ford po pierwszym Fordzie, czyli można powiedzieć, jestem oddanym fanem Forda. Jeśli spojrzeć, co stereotypowo myśli sztuczna inteligencja o mnie, no to generalnie wedle tego, co napisał Ponton, to napisał, że kierowcy Forda żyją w dziczy i spora szansa, że są seryjnymi mordercami. No, jak ulał tu. Ale słuchajcie, to się wszystko, wszystko nie, ale tu się sporo rzeczy zgadza. Trochę w dziczy mieszkam. Gdzieś na ośrodku, pośrodku łąki, Daniel wie. Potwierdzę, to jest taka dzicz, że Sebastian musiał Starlinka kupić, żeby w ogóle z internetu korzystać. A o nim dzisiaj jeszcze będzie. Natomiast jeszcze nikogo nie zamordowałem i nie planuję, szczerze mówiąc, więc ten aspekt mi się nie zgadza, aczkolwiek you never know, nie? Jak to mówią, you never know. To wszystko zależy od tego, jak zachowywać się będą kurierzy. Nie, no oczywiście. Natomiast idąc dalej, jeśli chodzi o markę Jeep, właściciele marki Jeep to są osoby, które tylko i wyłącznie poszukują King Konga w dżungli. To jest bardzo, bardzo widzę, ciekawe. Widzę, wiesz co, że AI dalej ma srogie halucynacje. No tak, tak, tak. A jest tam Skoda? Wiesz co, Skody nie ma, natomiast jest Cadillac z właścicielem bez ręki na przykład, nie? Nie wiem, czy to jest tak, że nie potrzeba. Strasznie ciekawe. Zabawne jest to, że jest bardzo charakterystyczna Honda, której nie potrafię nazwać nawet. To są takie wagony wielkie i wedle stereotypowo dla sztucznej inteligencji, no to takie duże Hondy rodzinne de facto są dla seniorów Azjatów dedykowane. Tak sobie stereotypowo wyobraża właściciela takiego samochodu. Jeśli chodzi o, to też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Hummera, no to tutaj mamy gangusa o wysublimowanym guście. Faktycznie gość wygląda jakby z lat średniowiecznych, może nie, no z późnych 80-tych wyskoczył. No bardzo ciekawe rzeczy, jest tego naprawdę bardzo dużo. Odsyłam was do artykułu Pontona, który wszystkie te zdjęcia pokazał, przedstawił te stereotypowe wyobrażenie. No i ja... Niestety nie dowiem się, ale może sam odpytam, jak faktycznie bardzo podobny będzie, jak bardzo podobna będzie sylwetka osoby, która zostanie wpisana właśnie do Skody. A widziałeś może kierowcę Ferrari? Bo tutaj na uwagę, wiesz. Tak, on gdzieś tu jest. Jak masz go pod okiem, na oko, to dawaj, bo ja muszę go znaleźć. No, zasadniczo to on jest, wiesz co, przed typem w Tesli, wiesz? I no to jest ciekawe, bo kierowca Ferrari również postanowił zablokować ruch uliczny, tutaj mówi Ponton pisze, na środku zaparkowany samochód, przy czym chyba się koniki komuś brykające pomyliły, bo moim zdaniem ten koń bardziej niż na konia z Maranello podobny jest do Mustanga galopującego, ale mogę się mylić. No to masz Pontona. Ponton, wywołujemy cię. Sprawdź to, chłopie. Za to, wiesz co, za to Honda, wiesz, no to faktycznie, no, tak sobie to wyobrażam. Tylko, ja też sobie tak to wyobrażam. Tylko nie? Nie uważasz, że trochę proporcje są dziwne? No ten samochód wygląda na bardzo duży, albo właścicielka wygląda na bardzo małą. Wiesz nie? co, ja bym powiedział, że a nie, przepraszam, właścicielka na bardzo dużą. Faktycznie. No bo Japończycy zasadniczo są mali. Bardziej tak. Znaczy, słuchaj, nie wiemy, czy to Japończycy, nie? Wiem, tutaj jest o Azjatach, no, ale no. Ale samochód pani i tak dryblas? Wygląda tak, jakby wiesz, jakby miał gdzieś 130 cm wysokości. Ale one są malutkie, nie? Te Hondziny. Oni lubią takie te ale malutkie autka. Ale wiesz co, jeśli mam być szczery, to jak zobaczysz sobie na to pomarańczowe Porsche, no to chyba Porsche jak ulał. Ryan nie, Gosling no. w skórzanej niemiecka. Klasyka. Taka brudka. Nonszalancki wygląd, nie? Spoko, odsyłamy was do artykułu Pontona, link w opisie, jak zwykle, a my przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Najpierw Daniel nam opowiadał o nudnym telefonie, a teraz nam opowie o... O niczym. O niczym właściwie, tak? Nothing Air i zostały zaprezentowane... Zostały Ear właściwie, Ear. Nothing Ear.
Tak, zostały zaprezentowane. To słuchawki, które zasadniczo stanowiły podstawę oferty tego producenta, no bo przypomnę, że Nothing, producent smartfonów stworzonych przez Carla Pei, czyli współzałożyciela firmy OnePlus, no to debiutowały właśnie jako słuchawki. Dopiero później zaczął on tworzyć smartfony. Stworzył kilka modeli już słuchawek, a teraz postanowił odświeżyć klasyka, czyli ten Nothing Ear. Dodatkowo zaprezentował też drugi model, Nothing Ear A, w nawiasie pisane. To będzie model ciut bardziej bazowy od nich. Okay. Specyfikacje i ciekawe funkcje chyba w zasadzie przeczytacie w artykule. Nie ma tu co opisywać, bo są podobne jak każdych innych słuchawek. Nie ma tu nic zasadniczo przełomowego. Za to fantastycznie wyglądają. Myślę, że nawet nasz designerski Gustaw tutaj przybiłby z nami piątkę, no bo wyglądają zjawiskowo. Jest gdzieś tutaj ten półprzeźroczysty look zachowany. Musisz mieć. Dodatkowo, no, powiem ci, wiesz co, że rozważałbym, gdyby nie to, że mam jeszcze fajniejsze Beatsy. Beatsy, wiesz. No i zasadniczo ten look jest zachowany. Są tutaj takie dosyć mocne żółte akcenty. Słuchawki w trzech wersjach kolorystycznych występują. No właśnie, nie wiem, które są najładniejsze, ale chyba wybierałbym między żółtymi a białymi. Czarne, trochę nuda. Tak, czarne nuda, chociaż ten dymiony czarny plastik też potrafi zrobić wrażenie. No to prawda. Wybrałbym sobie chyba białe na co dzień, ale żółte, gdybym chciał na nie patrzeć, bo tak słuchawki na półkę, no, prezentują się niesamowicie. Nie, no piękne są. Oni potrafią robić te swoje designy, no tak, półprzezroczyste, takie unikalne jest. Takie cyberpunkowe, nie? Tak, dokładnie tak bym to nazwał. Super sprzęcior. Fajną ciekawostką jest to, jeśli pozwolisz, to tylko wrzucę, że mają szybkie ładowanie i jak podaje producent, 10 minut ładowania pozwoli na 10 godzin odtwarzania muzyki, co jest jakimś kosmosem. Tak, jeśli chodzi o baterię, trzeba przyznać, tutaj te wyniki są bardzo dobre. Nie tylko jeśli chodzi o rewelacyjnie szybkie ładowanie, ale też jeśli chodzi o zwykłą pracę, bo słuchawki bez ANC pracują przez 9,5 godziny, a wraz z etui przez 42,5 godziny. No to jest naprawdę jeden z takich chyba najbardziej wymaksowanych wyników. Mało które słuchawki są w stanie tyle wytrzymać. No moje, i cena. Tak, moje Beatsy tyle wytrzymują. Nawet więcej. Czyli nie masz powodu do zmian. Cena. Cena jest zaskakująca, chociaż w sumie miłośnicy tej marki są do niej przyzwyczajeni. Nie będzie drogo. Te słuchawki model tańsze i moim zdaniem bardziej atrakcyjne wizualnie. Kosztują 459 zł. Ten model Ear flagowy będzie kosztował 679 zł. Tak jest, bo zgubiłem cenę gdzieś tutaj. To jest, myślę, bardzo dobra cena za naprawdę piękny produkt, bo oni moim zdaniem udowadniają, że słuchawki te WS-owe wcale nie muszą być nudne, nie? Że to naprawdę może być ładne, mimo tego, że rynek przesycony jest po prostu białymi słuchawkami z gumeczką na końcu, nie? Ten design tej firmy, look, cały ten pomysł na stworzenie tych glifów świecących w telefonie, na taki neo-cyberpunkowy, czy jak to ktoś nazwał kiedyś, softpunkowy, no jest na pewno zjawiskowy, na pewno rzuca się w oczy i to ciekawa alternatywa dla tego wszystkiego, tych wszystkich czarnych słuchawek, które mamy na rynku. Lub białych, dokładnie. Słuchajcie, odsyłamy do artykułu, link w opisie, znajdziecie na naszej stronie, możecie sobie je obejrzeć, do czego gorąco zachęcamy. A my przechodzimy sobie do kolejnego newsa i w zasadzie chciałem się podzielić swoim zdumieniem i zaskoczeniem, bo strzelił mi Starlink drugi raz przez ostatnie półtora roku. Ale z czego strzelił? No, czort go strzelił, albo inny diabeł, nie wiem, co mu się stało. Generalnie mój Starlink, jakby abstrahując, przez ostatnie półtora roku działał idealnie, z jedną awarią, po prostu gdzieś gubił pakiety, wymienili mi przewód i zadziało się to ultra szybko. A tym razem było tak, że w przeciągu tygodnia mój Starlink chyba ze trzy razy się rozłączył. Po prostu nie mógł nawiązać połączenia. Restart,
i pomagało, wszystko wracało do normy. Ale po czwartym razie, koło północy, to jest tutaj bardzo ważne, już nie wstał. Poszedłem go reanimować, restartowałem. On powiedział, że pieprzy ma dość, nie? On już nie będzie to współpracował ze mną więcej. No i zrestartowałem go, nic z tego. I mówię, no dobra, no już nic nie wymyślę. Wszedłem w aplikację, zgłosiłem o tej północy. Północ, chyba 2 minuty po północy dodałem zgłoszenie, ticket. I mówię, dobra, idę spać, nie? No i rano wstaję, patrzę, 7 maili dostałem od Starlinka. Tu, że oczywiście przyjęto zgłoszenie, stała, tu, że ktoś został przypisany, tutaj kto się tym będzie zajmował. I dosłownie, żeby nie oszukać, to było 3 minuty po moim zgłoszeniu. Ja miałem już etykietę, miałem już daną paczkę, już wiedziałem, kto tą paczkę wysyła, skąd ona wysyła, dokąd ona idzie i kiedy u mnie będzie mniej więcej. I wyobraźcie sobie, że kurczę, to zrobił chyba automat, no bo nie sądzę, żeby byłby to w stanie tak szybko wyklikać człowiek. I wyobrażam sobie w ten sposób, że musi być narzędzie, mają narzędzie, automatyzację, która polega na tym, że jeżeli logi są jakiejś konkretnej kategorii lub pokazują jakąś konkretną informację o uszkodzeniu, bo pewnie taka informacja jest, no to automat od razu łapie i wysyła całą paczkę. I wyobraźcie sobie, że 3 dni później, w zasadzie 2,5 dnia później, nie, nawet no nie, chyba półtora dnia to było. Tak, to było półtora dnia później. Dostałem nową paczkę, nowego Starlinka, nową antenę, nowy przewód, nowy router. Mało tego, poprosili, żebym wymienił wszystko, jakby minimalizując straty, minimalizując ryzyko, że kilka elementów jest uszkodzonych. No, pralki nie wysłali, cały czas czekam, ale wymieniłem tego Starlinka, wszystko wróciło do normy, okazało się, że faktycznie antena chyba dostała po tyłku, bo nie była, nie składała się, bo nie było z nią kontaktu i mało tego, bardzo się nagrzewała przy tym, jak była włączona, więc mam nadzieję, że nie było ryzyka, że zapłonie, bo wyglądało to dość interesujące na mojej wsi, płonąca antena Starlinka na kominie. Chyba przerzuty z elektrycznych samochodów. Tak jest. Natomiast jakby zdumiewające jest to, jak oni to szybko ogarnęli. Dostałem jeszcze miesiąc internetu gratis za tą usługę, czego nie musieli robić w sumie, ale z drugiej strony, jak zacząłem liczyć potencjalne koszta osoby, która miała przyjść mi tą antenę, no generalnie okej, to się tam zbilansowało na zero, chyba nawet zarobiłem na tym, bo tą antenę ostatecznie założyłem sam, mimo lęku wysokości wlazłem na ten komin u siebie w domu i wymieniłem antenę. Starlink działa ponownie pięknie. Nic się nie dzieje. Kurczę, naprawdę ja jestem zdumiony, jak można obsługiwać klienta. No, automat wysłał mi sprzęt. Nie? Że tak, DHL dzisiaj Expressem. Dancio, ekspresikiem to przyszło. Tak, gdy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w salonach operatorskich trzeba się tłuc, tak, walczyć, udowadniać, że to nie to samo. Tak. To, panie kochany, a tu nikt nie zadaje pytań, bot ci wysyła nowy zestaw i tyle. Mało tego, ciekawostka, stary zestaw muszę odesłać. I miałem zgryz, bo ta antena, którą zdjąłem, ona była wyprostowana na tym swoim nodze, która pracuje i nie było sposobu, żeby ją złożyć. Mówię, kurczę, co mam tu zrobić teraz? Mam siły użyć? No i pani z supportu mi napisała, że proszę śmiało użyć siły, żeby ją złożyć. I miałem ogromną przyjemność, jak łamałem Starlinka, łamałem mu bebechy, strzykało tam wszystko w środku. Ach, kurczę, dużo dawka satysfakcji i frajdy. Jeszcze jaka obsługa, nie? Nie, jeszcze no klasa. Sobie możesz pokopać, poniszczyć, odstresować. Nie jest to tania usługa. Ponad 335 zł miesięcznie to jest dużo za internet. Ja jestem gotowy to płacić, chociaż miałem zgryz, bo to narzędzie mojej pracy na dwóch etatach, więc zamykam oczy i traktuję to jako narzędzie. Kropka, polecam gorąco, serdecznie, jestem super zadowolony z tego, w jaki sposób się ze mną obchodzą i myślę, że tym optymistycznym akcentem przejdziemy sobie do kolejnego newsa, w zasadzie ostatniego dzisiaj, mianowicie ruszył Alstorpal. Co to jest, Dancio? Ja tylko zajawię, że to jest alternatywny sklep z aplikacjami iOS. Tak, czyli w zasadzie powiedzieli wszystko. A, dziękujemy w takim razie. Tak, do następnego. Żegnam się, Daniel Buliński, Sebastian Łubik. Tak, alternatywnego sklepu z aplikacjami. Nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie jakiś czas temu, nie pamiętasz, to ja przypomnę, Apple zostało zmuszone przez Komisję Europejską do tego, żeby otworzyć się pamiętam.
Tak jest. Tak, no, otworzyć się na aplikacje z rynków zewnętrznych polega to na tym, że od iOS 17.4, od tej wersji, będzie można, raczej można już instalować zewnętrzne sklepy z aplikacjami. Obstawialiśmy, zastanawialiśmy się, kto będzie pierwszy, jak to będzie wyglądało. No i oto już mamy pierwsze takie rozwiązanie. Właśnie nazywa się Alt Store. I polega to na tym, że musicie za nie zapłacić, to nie jest darmowe rozwiązanie, po uiszczeniu drobnej opłaty, to jest naprawdę jakieś drobne pieniądze, chyba 5 dolarów w skali rocznej, będziecie mieli możliwość doinstalowania aplikacji, z której z kolei, tak jak, no, jak wcześniej robiliście to z poziomu App Store, instalować będziecie aplikacje z dostępnego katalogu. Na razie tych aplikacji nie ma tam zbyt wiele. Dzisiaj już chyba trzecia aplikacja wleciała, ale pierwszą aplikacją było też coś niesamowitego, bo pierwszą dostępną aplikacją był emulator gier Delta, który pozwala emulować gry Nintendo. Co ciekawe, to aplikacja należała do tego samego twórcy, co całego tego podsystemu Alt Store. Cóż za przypadek. Tak, tak. Umieścił on całkowicie bezpłatnie tą aplikację. Zasadniczo funkcja tutaj jest prosta. Ma po prostu pozwolić... Masz alternatywę. Tak, na instalację dodatkowych aplikacji. Po co coś takiego? Na co to komu? No jak zawsze. Chodzi o to, żeby unikać tych wszystkich opłat, które... Prowizji, marsz, które tak sobie Apple liczy. A to ponoć 30%, nie? By default chyba oni zabierają. By default 30%, albo możesz się chyba na mniejszą, dużo mniejszą procent zgodzić, ale wtedy masz chyba jakieś obostrzenia, nie wszystko tam działa. Nie, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, czy to dobrze, czy to źle, musicie zastanowić się sami, bo wiele osób twierdzi, że Apple, zdzierając z producentów aplikacji, zdziera też z nas, bo te aplikacje są droższe. No, życie to zweryfikuje. Według mnie to, że Apple nie będzie zdzierać z deweloperów, to nie znaczy, że deweloperzy nie będą zdzierać z was. I tutaj trzeba przypomnieć, że Apple dawało pewnego rodzaju ochronę dla was, czyli na przykład nie było sytuacji, gdzie z waszego konta znikały miliony przez to, że producent aplikacji mógł sobie... Miliony to trzeba mieć na pewno na koncie, żeby mogli zabrać. Miliony na przykład jenów to już nie jest tak dużo. Albo peso. W każdym razie... Ile masz milionów peso? Nie wiem. Okej, pokażesz mi off the record. W każdym bądź razie chodzi też o to, że ludziom te pieniążki nie ginęły, a było dużo prób wyłudzeń, bo na Jasna przykład... sprawa. Tak, bo na przykład Fortnite miał z tym problemy, że można było podpiąć kartę i tak dzieciak opróżniał rodzicowi każdego miesiąca tam po 30-40 dolarów. Na koniec roku to już było dosyć dużo, a przez kilka lat potrafiło być naprawdę dużą kwotą. Tam pozew sądowy był na kilkaset milionów dolarów, z tego co pamiętam. Tak, była głośna sytuacja. Więc instalując takie alternatywne sklepy, no musicie to przemyśleć, musicie się odpowiednio zabezpieczyć i zastanowić się, czy czasem ktoś nie będzie ingerował w wasze bezpieczeństwo. Tak jest. Ja tylko dodam, że moje dzieci są na etapie, w którym jak tłumaczę im, że coś kosztuje, no to wyciągnij z konta. Studnia bez dna, rozumiesz? No, jest takie mityczne miejsce, konto, i tam są wszystkie pieniądze świata, z których ty możesz sobie wyciągać. Bez żadnych ograniczeń, tak mogę sobie powiedzieć. To jest logiczne, tak. Okej, to był ostatni news na dzisiaj. Dziękujemy wam za wysłuchanie. Wyszło nam 30 minut, z czego jestem bardzo zadowolony, bo chcieliśmy trochę bardziej to skompensować, tak, bardziej podawać to w pigułce. Lekko i szybciej, dokładnie, i ślizgać się po tych tematach nieco bardziej, żeby was tutaj nie zamęczać. To wszystko na bazie feedbacku. Dajcie znać, czy ten format wam pasuje. Zachęcamy was także do obejrzenia live'a z wczoraj. Mamy nagranie na YouTubie, link znajdziecie na Daily Webie.
do czego gorąco zachęcam, bo wyszła fajna rozmowa. A tym samym zapraszamy Was do odcinka, który pojawi się najpewniej jeszcze w tym tygodniu albo na początku następnego z naszymi gośćmi. Czekamy na kolejnych gości, potwierdzenie. Generalnie sporo się będzie działo. Natomiast na chwilę obecną bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. A rozmawiał z Wami Daniel Buliński. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. A także ja, Sebastian Ubik. Pozdrowienia. Słyszymy się wkrótce. Cześć.